Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia John Grisham niewinny człowiek, przekład Robert Waliś czyta Wiktor Zborowski, dedykowane Annette Hudson i Rene Simons oraz pamięci ich brata. Rozdział pierwszy. Pofałdowane wzgórza południowo-wschodniej Oklahomy ciągną się od Norman aż do Arkansas i niewiele wskazuje na to, że pod ich powierzchnią kiedyś znajdowały się rozległe złoża ropy naftowej. Kilka starych platform wiertniczych wciąż znaczy wiejski krajobraz. Te, które jeszcze działają, z każdym powolnym obrotem wypompowują kilkanaście litrów. I skłaniają przechodniów do zastanowienia, czy gra jest warta świeczki. Wiele po prostu się popsuło i teraz stojąc nieruchomo pośród pól stanowią rdzewiejące wspomnienie o pełnych chwały dniach, gdy tryskała ropa, a przedsiębiorcy błyskawicznie dorabiali się majątku. Kilka platform wznosi się na rolniczych terenach wokół Ady, Dawnego naftowego miasteczka o 16-tysięcznej populacji, w którym znajdują się kolecz oraz siedziba sądu hrabstwa. Jednak platformy nie pracują, gdyż ropa się skończyła. Obecnie mieszkańcy zarabiają na życie w fabrykach, zakładach produkujących pasze oraz na plantacjach orzechów pekanowych i są rozliczani według stawek godzinowych. Centrum Ady. Tętni życiem. Przy Main Street nie ma opustoszałych ani zabitych deskami budynków. Handlarze przetrwali, chociaż większość przeniosła się na skraj miasta. W porze lunchu kawiarenki zapełniają się gośćmi. Siedziba sądu hrabstwa Pontotok jest stara, ciasna i pełna prawników oraz ich klientów. Wokół znajdują się rozmaite urzędy i kancelarie. Areszt, który przypomina przysadzisty pozbawiony okien schron przeciwlodniczy, z jakiegoś dawno zapomnianego powodu, wybudowano na trawniku przed sądem. Plaga metamfetaminy sprawia, że nigdy nie pustoszeje. Main Street kończy się przy kampusie East Central University, gdzie uczy się cztery tysiące studentów. Wielu z nich dojeżdża spoza miasteczka. Uczelnia pompuje nowe życie w lokalne środowisko, zapewniając dopływ młodych ludzi oraz kadry, co nieco zwiększa zróżnicowanie społeczne w południowo-wschodniej Oklahomie. Niewiele rzeczy umyka uwadze Ada Evening News, redagowanego z pasją dziennika, który zajmuje się sprawami regionu i ostro rywalizuje z The Oklahoman, największą gazetą stanu. Na pierwszą stronę zazwyczaj trafiają wiadomości krajowe i zagraniczne, a dalej znaleźć można wieści ze stanu i z hrabstwa oraz to, co najciekawsze, wyniki szkolnych zawodów sportowych, lokalne wiadomości polityczne, kalendarz wydarzeń społecznych oraz nekrologii. Mieszkańcy Ady i hrabstwa Pontotok stanowią przyjemną mieszankę małomiasteczkowych południowców i niezależnych ludzi z zachodu. Mówią z akcentem, który mógłby pochodzić ze wschodniego Teksasu albo Arkansas, wyraźnie przeciągając samogłoski. To kraina Chikasawów. W Oklahomie mieszka więcej rdzennych Amerykanów niż w jakimkolwiek innym stanie, a po setkach lat mieszania się ras, w wielu białych płynie indiańska krew. Dawna stygmatyzacja ustępuje miejsca dumie z takiego dziedzictwa. Ade mocno oplata pas biblijny, czyli regiony, w których dominują konserwatywni protestanci. W miasteczku znajduje się pięćdziesiąt kościołów różnych chrześcijańskich wyznań. Tętnią życiem nie tylko w niedzielę. Są tu świątynia katolicka i świątynia episkopalna, ale nie ma synagogi. Większość mieszkańców to chrześcijanie, przynajmniej tak twierdzą. Przynależność do kościoła zaś jest obowiązkiem i często określa status społeczny. Szesnastotysięczna populacja czyni z Ady spore miasteczko jak na standardy wiejskiej Oklahomy, co sprawia, że otwierane są tu fabryki oraz supermarkety. Pracownicy i kupujący przyjeżdżają z kilku hrabstw. Ada znajduje się 130 kilometrów na południowy wschód od Oklahoma City. I trzy godziny jazdy na północ od Dallas. Każdy tutaj zna kogoś, kto pracuje lub mieszka w Teksasie. Największym powodem do lokalnej dumy jest licytacja koni rasy Quarter. Na ranczach w Adzie hoduje się zwierzęta najwyższej klasy. A kiedy Ada Cogars zdobywają kolejne futbolowe mistrzostwo stanu, miasteczko przez lata chodzi w nimbie chwały. To przyjazne miejsce, pełne ludzi, którzy lubią rozmawiać z nieznajomymi i ze sobą nawzajem oraz chętnie pomagają każdemu, kto jest w potrzebie. Dzieciaki bawią się na ocienionych trawnikach przed domami. W ciągu dnia nie zamyka się drzwi. Nastolatki wieczorami krążą w swoich samochodach, nie sprawiając niemal żadnych kłopotów. Gdyby nie dwa głośne morderstwa które popełniono tam na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, Ada pozostałaby niezauważona przez świat. Dobrzy ludzie z hrabstwa Pontotok nie mieliby nic przeciwko temu. Jakby za sprawą niepisanego miejskiego rozporządzenia większość nocnych klubów i knajp w Adzie znalazła się na peryferiach, wygnana na skraj miasta, żeby wybryki hołoty nie męczyły porządnych mieszkańców. Coach Light było jednym z takich miejsc. Ogromnym, metalowym budynkiem z kiepskim oświetleniem, tanim piwem, szafami grającymi, weekendową kapelą, parkietem i rozległym, żwirowym parkingiem na którym zakurzone pikapy znacznie przeważały liczebnie nad sedanami. Stałą klientelę, jak można się spodziewać, stanowili wpadający na drinka po pracy robotnicy z fabryk, szukające rozrywki wiejskie chłopaki, pojawiające się późnymi wieczorami grupy dwudziestokilku latków oraz rozbawieni ludzie, którzy przychodzili potańczyć i posłuchać muzyki na żywo. Wes, Jill i Randy Travis. Pojawili się tam na początku kariery. W tym popularnym i zatłoczonym miejscu pracowało dorywczo wielu barmanów, ochroniarzy i kelnerek. Jedną z nich była Debbie Carter, tutejsza dwudziestojednolatka, która kilka lat wcześniej ukończyła szkołę średnią w Adzie i cieszyła się panieńskim życiem. Miała również dwie inne prace dorywcze, a czasami dorabiała jako opiekunka do dzieci – Posiadała własny samochód i mieszkała sama w trzypokojowym mieszkaniu nad warsztatem przy ósmej ulicy, niedaleko uniwersytetu. Była ładną dziewczyną, ciemnowłosą, smukłą, wysportowaną, lubianą przez chłopców i bardzo niezależną. Jej matka, Peggy Stilwell, martwiła się, że Debbie spędza zbyt dużo czasu w Coach Light i innych klubach. Nie chciała, aby córka wiodła takie życie. Prawdę mówiąc, Debbie dorastała w kościele. Jednak po skończeniu szkoły zaczęła imprezować i późno wracać do domu. Peggy się to nie podobało, więc czasami kłóciły się o nowy styl życia dziewczyny. W końcu Debbie postanowiła za wszelką cenę się usamodzielnić. Znalazła mieszkanie i wyprowadziła się z domu, chociaż nadal utrzymywała bliskie kontakty z matką. Wieczorem 7 grudnia 1982 roku, Debbie podawała klientom drinki w Coachlight i zerkała na zegar. Było niewielu gości, więc spytała szefa, czy może na chwilę opuścić posterunek i dołączyć do grupki znajomych. Szef się zgodził i wkrótce dziewczyna piła drinka z Giną, wajetą, przyjaciółką ze szkoły oraz kilkorgiem innych osób. Kolejny kolega ze szkoły, Glen Gore. Podszedł do stolika i poprosił Debbie do tańca. Przyjęła zaproszenie, ale w połowie piosenki nagle się zatrzymała i ze złością zostawiła gora na parkiecie. Później w damskiej toalecie powiedziała, że czułaby się bezpieczniej, gdyby któraś z koleżanek przenocowała u niej w mieszkaniu. Jednak nie zdradziła, co ją zaniepokoiło. Tego wieczoru klub zamykano wcześniej, około w pół do pierwszej. Więc Gina Vaetta zaprosiła kilkoro spośród znajomych nad rynka do swojego mieszkania. Większość się zgodziła, ale Debbie, ponieważ była zmęczona i głodna, wolała wrócić do domu. Wszyscy nieśpiesznie wyszli z lokalu. Kiedy zamykano Coach light, parę osób widziało, jak Debbie gawędzi na parkingu z Glenem Gorem. Tommy Glover dobrze znał Debbie, ponieważ pracował z nią w miejscowej fabryce szkła. Znał także Gora. Gdy wsiadał do swojego pikapa, zauważył, że dziewczyna otworzyła drzwi po stronie kierowcy w swoim samochodzie. Gor pojawił się znikąd, rozmawiali przez kilka sekund, po czym Debbie go odepchnęła. Mike i Terry Carpenterowie pracowali w Coachlight. On jako ochroniarz, ona jako kelnerka. Gdy szli do swojego samochodu, minęli auto Debbie. Siedziała za kierownicą i rozmawiała z Glenem Gorem, który stał obok przednich drzwi. Karpenterowie pomachali im na pożegnanie i poszli dalej. Miesiąc wcześniej Debbie wyznała Majkowi, że boi się gora z powodu jego porywczego charakteru. Toni Ramsey pracowała w klubie jako pucybut. W 1982 roku w Oklahomie branża naftowa wciąż kwitła. Ulicami Ady spacerowało wielu ludzi w eleganckim obuwiu, ktoś musiał je polerować, i dzięki temu Toni zdobywała gotówkę, której bardzo potrzebowała. Dobrze znała Glena. Kiedy odjeżdżała tego wieczoru, widziała Debbie za kierownicą jej samochodu. Gor przykucnął przy otwartym oknie po stronie pasażera. Rozmawiali, wydawało się, w cywilizowany sposób. Nie działo się nic niepokojącego. Gore, który nie miał samochodu, przyjechał do Coach Light ze znajomym niejakim Ronem Westem. Około w pół do dwunastej. West zamówił piwo i usiadł przy stoliku, żeby się zrelaksować, a Gore przespacerował się po klubie. Wyglądało na to, że wszystkich tam zna. Kiedy zapowiedziano zamknięcie lokalu, West spytał go, czy nadal potrzebuje podwiezienia. Gdy ten przytaknął, West wyszedł na parking, żeby zaczekać na kolegę. Po kilku minutach Gore pośpiesznie opuścił klub i wsiadł do auta. Stwierdzili, że są głodni, więc West pojechał do śródmiejskiej kawiarni, zwanej Woffler, gdzie zamówili szybkie śniadanie. West zapłacił za posiłek podobnie jak za drinki w Coach Light. Rozpoczął wieczór w Harold's, innym klubie, do którego udał się w poszukiwaniu swoich wspólników. Natrafił no, jednak na Gora, który od czasu do czasu pracował tam jako barman i DJ. Ledwie się znali, ale kiedy Glen poprosił o podwiezienie do Coachlight, West nie potrafił odmówić. West był szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córeczek, dlatego rzadko zostawał do późna w barze. Chciał wrócić do domu, ale był skazany na towarzystwo Gora, który z każdą godziną stawał się coraz bardziej kosztownym kompanem. Kiedy opuścili kawiarnię, West spytał swojego pasażera, dokąd chce pojechać. Gore odpowiedział, że do domu swojej matki przy Oak Street, kilka przecznic na północ. West dobrze zdał miasteczko i ruszył we wskazanym kierunku, ale zanim dotarli do Oak Street, Gore nagle się rozmyślił. Po kilku godzinach jeżdżenia z Westem zapragnął się przespacerować. Na zewnątrz panował mróz, Temperatura wciąż spadała i wiał ostry wiatr. Nadciągał zimny front. Zatrzymali się obok kościoła baptystów przy Oak Avenue, podobno niedaleko domu Matki Gora. Glen wyskoczył z auta, podziękował za wszystko i ruszył pieszo na zachód. Kościół był oddalony o półtora kilometra od mieszkania Debbie Carter. Matka Gora tak naprawdę mieszkała na drugim końcu miasta. Daleko od kościoła około drugiej 2.30 Gina Vajetta, która była w swoim mieszkaniu z grupą znajomych, odebrała dwa zaskakujące telefony, oba od Debbie Carter. Za pierwszym razem Debbie poprosiła Ginę, żeby przyjechała i ją zabrała, gdyż w jej mieszkaniu przebywa gość, przy którym czuje się nieswojo. Gina spytała o kogo chodzi. Nagle rozmowa się urwała i rozległy się stłumione głosy oraz dźwięki wskazujące na to, że toczy się walka o słuchawkę. Dina poważnie się zaniepokoiła i uznała prośbę koleżanki za dziwną. Debbie miała własny samochód. Oldsmobila z 1975 roku, więc mogła sama pojechać tam dokąd chciała. Kiedy Dina pośpiesznie wychodziła z mieszkania, telefon zadzwonił ponownie. Okazało się, że Debbie zmieniła zdanie. Wszystko u niej w porządku i koleżanka nie musi się kłopotać. Gina ponownie spytała, kim jest ten tajemniczy gość, ale Debbie zmieniła temat i nie zdradziła jego tożsamości. Poprosiła, żeby Gina zatelefonowała rano i ją obudziła. Nie chciała się spóźnić do pracy. Zaskoczyła koleżankę, gdyż nigdy wcześniej nie zawracała jej głowy takimi sprawami. Gina mimo wszystko zamierzała pojechać do mieszkania Debbie, ale w ostatniej chwili się rozmyśliła. Miała gości, było bardzo późno. Debbie Carter potrafiła o siebie zadbać, a poza tym, jeśli była z chłopakiem, Gina nie chciała im przeszkadzać. Położyła się i zapomniała zadzwonić do Debbie kilka godzin później. 8 grudnia, około godziny 11:00, Donna Johnson wpadła do Debbie, żeby się z nią przywitać. Przyjaźniły się w szkole średniej, zanim Donna przeprowadziła się do Shawnee, oddalonego od Ady o godzinę jazdy. Spędzała dzień w miasteczku u swoich rodziców i znajomych. Wspinając się po wąskich schodach prowadzących do mieszkania Debbie nad warsztatem, nagle zwolniła, gdy uświadomiła sobie, że stąpa po rozbitym szkle. Coś wybiło okienko w drzwiach. Z jakiegoś powodu Donna pomyślała, że to Debbie zostawiła klucze w mieszkaniu, po czym zatrzasnęła zamek, dlatego musiała wybić szybę, żeby dostać się do środka. Zapukała. Nikt nie odpowiedział. Potem usłyszała muzykę dobiegającą z radia w mieszkaniu. Przekręciła gałkę i zauważyła, że drzwi są otwarte. Gdy tylko weszła, Wiedziała, że coś jest nie w porządku. Niewielkie lokum zostało wywrócone do góry nogami. Poduchy z sofy leżały na podłodze, wszędzie walały się ubrania. Na ścianie po prawej stronie ktoś nabazgrał jakimś czerwonawym płynem słowa James Smith umrze następny. Donna zawołała Debi. Bez rezultatu. Już kiedyś była w tym mieszkaniu, więc szybko przeszła do sypialni, cały czas nawołując przyjaciółkę. Łóżko było przesunięte, a pościel ściągnięta. Zobaczyła stopę, a następnie na podłodze po drugiej stronie posłania ujrzała Debbie, która leżała na brzuchu, naga zakrwawiona z jakimś napisem na plecach. Donna zastygła w bezruchu. Patrywała się w przyjaciółkę i czekała, aż ta zacznie oddychać. Miała nadzieję, że to tylko sen. Cofnęła się i weszła do kuchni. Na białym stoliku zobaczyła kolejne, nabazgrane przez zabójce słowa. Nagle pomyślała, że on wciąż może być w mieszkaniu i wybiegła do swojego samochodu. Popędziła ulicą do sklepu wielobranżowego, gdzie znalazła telefon, z którego zadzwoniła do matki Debbie. Peggy Stillwell usłyszała słowa Donny ale nie potrafiła uwierzyć, że jej córka leży na podłodze, naga zakrwawiona, nieruchoma. Poprosiła, żeby Dona powtórzyła to, co przed chwilą powiedziała, a następnie pobiegła do samochodu. Wyczerpał się akumulator. Zdrętwiała ze strachu, wpadła z powrotem do domu i zadzwoniła do swojego byłego męża, czarliego Cartera, ojca Debbie. Kilka lat wcześniej się rozwiedli a ponieważ towarzyszące temu okoliczności nie były zbyt przyjemne rzadko ze sobą rozmawiali U Charliego nikt nie odbierał Naprzeciwko Debbie mieszkała jej koleżanka Carol Edwards Peggy zadzwoniła do niej z wiadomością że chyba stało się coś strasznego i poprosiła aby Carol zajrzała do jej córki Długo czekała aż w końcu ponownie zatelefonowała do Charliego tym razem odebrał Karol pobiegła do mieszkania Debbie, gdzie również zauważyła rozbitą szybę i otwarte drzwi. Weszła do środka i znalazła ciało. Charlie Carter był postawnym kamieniarzem, który czasami dorabiał sobie jako ochroniarz w Coachlight. Wskoczył do swojego pick i pomknął w stronę mieszkania córki, po drodze walcząc ze wszystkimi potwornymi myślami, jakie tylko mogą nawiedzić ojca. To, co zastał na miejscu, okazało się gorsze od jego wyobrażeń. Kiedy zobaczył ciało, dwukrotnie zawołał córkę po imieniu, uklęknął obok niej i delikatnie ją obrócił, żeby spojrzeć na jej twarz. W ustach dziewczyny tkwiła zakrwawiona ścierka. Był pewien, że córka nie żyje, ale mimo wszystko czekał na jakąś oznakę życia. Ponieważ nic takiego nie nastąpiło, powoli wstał i rozejrzał się po sypialni. Ktoś odsunął łóżko od ściany i zabrał pościel. A w całym pokoju panował nieporządek. Bez wątpienia doszło tutaj do walki. Charlie wszedł do salonu i zobaczył napis na ścianie, a następnie rozejrzał się po kuchni. Teraz to było miejsce zbrodni. Wsadził ręce do kieszeni i wyszedł. Donna Johnson i Carol Edwards Czekały, łukając na podejście przed frontowymi drzwiami. Słyszały, jak Charlie żegna się z córką i mówi jej, jak bardzo mu przykro z powodu tego, co ją spotkało. Gdy chwiejnym krokiem wyszedł z mieszkania, on również płakał. Mam zadzwonić po karetkę? spytała Dona. Nie, odparł. Karetka nic tu nie pomoże. Zadzwoń po policję. Najpierw pojawili się dwaj sanitariusze. Pośpiesznie wspięli się po schodach do mieszkania, a po kilku sekundach jeden z nich wyszedł na podest i zwymiotował. Kiedy na miejsce przybył detektyw Dennis Smith, przed budynkiem roiło się od policjantów, sanitariuszy i gapiów. Przyjechali nawet dwaj lokalni prokuratorzy. Gdy detektyw zrozumiał, że może mieć do czynienia z zabójstwem, zabezpieczył teren i odgrodził go od sąsiadów. Jako kapitan i weteran, który już od 17 lat służył w policji w adzie, Smith dobrze wiedział, co robić. Usunął z mieszkania wszystkich poza drugim detektywem, po czym kazał pozostałym gliniarzom przejść się po okolicy, porozmawiać z sąsiadami i poszukać świadków. Smith był wściekły i z trudem powstrzymywał emocje. Dobrze znał Debbie. Jej najmłodsza siostra przyjaźniła się z jego córką. Znał Charliego Cartera i Peggy Stillwell i nie mógł uwierzyć, że ich dziecko leży martwe na podłodze w swojej sypialni. Gdy już zabezpieczył miejsce zbrodni, rozpoczął przeszukiwanie mieszkania. Szkło na podejście pochodziło z rozbitej szybki w drzwiach i było widoczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przy ścianie po lewej stronie salonu stała kanapa pozbawiona poduch. Rozrzucono je po pomieszczeniu. Przed nią leżała nowa, flanelowa koszula nocna z metką Walmartu. Na ścianie po drugiej stronie znajdował się napis. Detektyw od razu rozpoznał, że wykonano go lakierem do paznokci. Jim Smith, umrze następny. Znał Jima Smitha. W kuchni na białym kwadratowym stoliku zobaczył kolejną wiadomość, najwyraźniej napisaną ketchupem. Nie szukajcie przez oskreską nas. Bo pożałujecie też przez oskreską. Na podłodze obok stolika znalazł jeansy i buty. Wkrótce miał się dowiedzieć, że Debbie była w nie ubrana poprzedniego wieczoru w Coachlight. Przeszedł do sypialni. Łóżko częściowo zastawiało wejście, okna były otwarte, zasłony rozsunięte, a w pomieszczeniu panował dotkliwy ziąb. Ofiara zapewne się broniła, gdyż podłogę pokrywały ubrania, prześcieradła, koce, pluszowe zwierzaki. Wydawało się, że nic nie jest na swoim miejscu. Kiedy detektyw Smith przyklęknął przy ciele Debi, zauważył trzecią wiadomość, pozostawioną przez zabójcę. Na plecach dziewczyny widniały słowa zapisane zaschniętym keczupem. Duke Gram. Znał Duke'a Grahama. Pod ciałem leżały przewód elektryczny oraz pasek w kowbojskim stylu, ozdobiony dużą srebrną sprzączką. Na jej środku wygrawerowano imię Debbie. Podczas gdy funkcjonariusz policji w adzie Mike Kaiswetter fotografował miejsce zbrodni, Smith zaczął gromadzić ślady. Na zwłokach, podłodze, łóżku i pluszowych zwierzakach zauważył włoski. Starannie je zebrał i umieścił wewnątrz złożonej kartki, a następnie szczegółowo opisał miejsce ich znalezienia. Ostrożnie pozbierał, oznaczył i schował do toreb prześcieradła, poszewki, koce, przewód elektryczny, pasek, podarte majtki, które leżały na podłodze w łazience, część pluszowych zwierzaczków, paczkę papierosów Marlboro, pustą puszkę po napoju 7-Up, plastikową butelkę szamponu, niedopałki papierosów, szklankę z kuchni, telefon oraz nieco włosów, znalezionych pod ciałem. Obok Debi leżała owinięta w prześcieradło butelka keczupu del Monte. Ją także detektyw schował, aby przeznaczyć ją do zbadania w stanowym laboratorium medycyny sądowej. Na butelce nie było nakrętki, ale później znalazł ją lekarz sądowy. Kiedy detektyw Smith skończył zbierać ślady, rozpoczął proces zdejmowania odcisków palców, co robił wielokrotnie na licznych miejscach zbrodni. Posypał proszkiem obie strony drzwi wejściowych, ościeżnice okienne, wszystkie drewniane powierzchnie w sypialni, stół kuchenny, większe kawałki rozbitego szkła, telefon, malowane obramowania drzwi i okien, a nawet samochód Debi zaparkowany na zewnątrz. Gary Rogers pracował jako agent Stanowego Biura Śledczego w Oklahomie, Oklahoma State Bureau of Investigation, OSBI i mieszkał w adzie. Kiedy przybył do mieszkania około w pół do pierwszej, Dennis Smith zapoznał go z sytuacją, przyjaźnili się. I współpracowali przy wielu dochodzeniach. W sypialni u podstawy południowej ściany tuż ponad listwą. I niedaleko gniazdka elektrycznego Rogers zauważył coś, co wyglądało jak plamka krwi. Później, kiedy zabrano ciało, poprosił funkcjonariusza Ricka Carsona o wycięcie 25 cm kwadratowych płyty gipsowo-kartonowej i zachowanie krwawego odcisku. Dennis Smith i Gary Rogers mieli wrażenie, że zabójstwa dokonała więcej niż jedna osoba. Chaos panujący na miejscu zbrodni, brak śladów skrępowania na kostkach i nadgarstkach Debi, rozległe obrażenia na głowie ofiary ścierka wepchnięta głęboko w jej usta, sińce po obu stronach tułowia i na rękach, duże prawdopodobieństwo, że użyto przewodu i paska. Wydawało się, że jeden zabójca nie byłby zdolny do takiej przemocy. Debi nie była drobna. Miała 173 cm wzrostu i ważyła prawie 60 kg. Była energiczną dziewczyną, która z pewnością dzielnie walczyła o życie. Doktor Larry Cartmel, lokalny lekarz sądowy, przyjechał, żeby rzucić okiem na miejsce zbrodni. Wstępnie stwierdził, że przyczyną śmierci było uduszenie. Zezwolił na zabranie ciała i wydał je Tomowi Criswellowi. Właścicielowi miejscowego domu pogrzebowego. Karawan Chriswella zawiózł je do biura stanowego lekarza sądowego w Oklahoma City. Zwłoki trafiły tam o 18.25 i zostały umieszczone w lodówce. Detektyw Smith i agent Rogers wrócili na komendę policji w Adzie i spotkali się z członkami rodziny Debbie Carter. Próbowali ich pocieszyć, a także pytali o nazwiska znajomych, chłopaków, współpracowników, wrogów, byłych pracodawców. Wszystkich, którzy znali Debbie i mogli wiedzieć coś o jej śmierci. Podczas gdy lista się wydłużała, Smith i Rogers zaczęli dzwonić do mężczyzn znających ofiarę. Wszystkich prosili o to samo: Przyjedźcie na komendę, żeby dostarczyć odciski palców oraz próbki śliny, włosów z głowy i włosów łonowych. Nikt nie odmówił. Mike Carpenter, ochroniarz w Coachlight, który widział Debbie na parkingu z Glenem Gorem około wpół do pierwszej w nocy, jako jeden z pierwszych złożył zeznania. Tommy Glover, kolejny świadek spotkania Debbie z Gorem, szybko dostarczył próbki. Około 19.38 grudnia, Glenn Gore pojawił się w Harold's Club, gdzie miał puszczać płyty i stać za barem. Lokal był praktycznie pusty, a kiedy Glen spytał, dlaczego przyszło tak mało ludzi, ktoś powiedział mu o morderstwie. Wielu klientów, a nawet część pracowników klubu przebywało na komendzie, gdzie zadawano im pytania i zdejmowano odciski palców. Gore pośpieszył na komendę, gdzie został przesłuchany przez Garego Rogersa i D. W. Baretta, policjanta zady. Powiedział, że znał Debbie Carter od czasów szkoły średniej. A poprzedniego wieczoru spotkał się z nią w Coachlight. Oto pełna treść raportu z przesłuchania Gora. Glenn Gore pracuje w Harold's Club jako DJ. Susie Johnson powiedziała mu o debbie w Harold's Club około 19.30 dnia 8 grudnia 1982 roku. Glenn chodził z debbie do szkoły. Widział ją w poniedziałek 6 grudnia w Harold's Club oraz 7 grudnia 1982 roku w Coachlight. Rozmawiali o polakierowaniu samochodu Debbie. Nie wspominała mu o żadnych problemach. Glenn pojechał do Coachlight około 22.30 z Ronem Westem. Wyszedł z Ronem około pierwszej 1.15. Nigdy nie był w mieszkaniu Debbie. Raport został sporządzony przez DW Barreta w obecności Garego Rogersa, a następnie złożony do akt razem z dziesiątkami innych. Później Gore zmienił zeznania i powiedział, że widział, jak niejaki Ron Williamson narzuca się debi w klubie wieczorem 7 grudnia. Nikt nie potwierdził tej wersji. Wielu z obecnych znało Rona Williamsona, niesławnego hulakę o niewyparzonym języku. Nikt nie pamiętał, żeby Ron pojawił się w Coachlight. Prawdę mówiąc, większość przesłuchiwanych stanowczo stwierdziła, że go tam nie było. Kiedy Ron Williamson pojawiał się w barze, nie dało się tego nie zauważyć. Co dziwne, 8 grudnia podczas gromadzenia odcisków palców oraz próbek włosów z jakiegoś powodu pominięto Gora. Wykręcił się, został świadomie zignorowany albo pominięty przez nieuwagę. Niezależnie od przyczyny, nie zostawił na komendzie ani odcisków palców, ani próbek śliny i włosów. Minęło trzy i pół roku. Zanim policja w końcu pobrała te próbki od Gora. Ostatniej osoby, która widziała Debbie Carter przed morderstwem. Następnego dnia, czyli 9 grudnia o 15, dr Fred Jordan, stanowy lekarz i patolog sądowy, wykonał sekcję zwłok. Uczestniczyli w niej agent Gary Rogers oraz Jerry Peters, również pracownik OSBI. Doktor Jordan, który przeprowadził tysiące autopsji, w pierwszej kolejności odnotował, że bada ciało młodej białej kobiety nagiej, jeśli nie liczyć białych skarpetek. Całkowite stężenie pośmiertne oznaczało, że ofiara nie żyje od co najmniej 24 godzin. Na jej klatce piersiowej ktoś napisał czerwonym lakierem do paznokci słowo umrzyj. Inną czerwoną substancję, zapewne ketchup, rozsmarowano na ciele kobiety, a na jej plecach również za pomocą keczupu Zapisano słowa Duke Gram. Na rękach, klatce piersiowej i twarzy ofiary znajdowało się kilka niewielkich sińców. Na wewnętrznej stronie ust lekarz zauważył małe skaleczenia. Głęboko w gardle tkwiła zakrwawiona, zielona ścierka, która wystawała z ust i którą ostrożnie wyjął. Na szyi kobiety widniały otarcia i siniaki tworzące półokrąg. Ponadto doktor Jordan stwierdził denatki obrażenia pochwy, a także rozszerzony odbyt. Dostrzegł w nim niewielką metalową zakrętkę od butelki i ją usunął. Badanie narządów wewnętrznych nie ujawniło niczego nieoczekiwanego. Zapadnięte płuca, obrzęk serca, kilka drobnych siniaków na czaszce, ale żadnych uszkodzeń mózgu. Wszystkie obrażenia powstały, gdy ofiara wciąż żyła. Nie znaleziono żadnych śladów skrępowania nadgarstków ani kostek. Kilka małych sińców na przedramionach pojawiło się zapewne podczas odpierania ataku. Poziom alkoholu we krwi w czasie śmierci wynosił cztery promila. Pobrano wymaz z ust, pochwy i odbytu. Późniejsze badanie mikroskopowe wykazało obecność plemników w pochwie i odbycie ale nie w ustach. W celu zgromadzenia dalszych dowodów dr Jordan obciął ofierze paznokcie, zdrapał próbkę keczupu i lakieru do paznokci, grzebieniem zebrał luźne włosy łonowe, a także odciął nieco włosów z głowy. Jako przyczynę śmierci podano uduszenie na skutek zablokowania tchawicy ścierką oraz ściśnięcia gardła paskiem lub przewodem elektrycznym. Kiedy doktor Jordan zakończył sekcję, Jerry Peters sfotografował ciało, po czym zdjął pełen zestaw odcisków palców i dłoni. Peggy Stilwell była tak zrozpaczona, że nie potrafiła normalnie funkcjonować ani podejmować decyzji. Nie dbała o to, kto i jak zaplanuje pogrzeb, ponieważ nie zamierzała w nim uczestniczyć. Nie jadła, przestała się myć. I z pewnością nie była w stanie zaakceptować faktu, że jej córka nie żyje. Jedna z jej sióstr, Glenna Lukas, zamieszkała z nią i powoli przejęła nad wszystkim kontrolę. Zorganizowała pogrzeb, a rodzina delikatnie poinformowała Peggy, że jej obecność jest oczekiwana. W sobotę 11 grudnia w kaplicy w domu pogrzebowym Krysuela. Odbył się pogrzeb Debbie. Glenna wykąpała i ubrała Pegi, po czym zawiozła ją na ceremonię i przez cały ten trudny czas trzymała ją za rękę. Na wsiach w Oklahomie praktycznie wszystkie ceremonie pogrzebowe odbywają się przy otwartej trumnie, którą umieszcza się tuż poniżej Ambony, żeby żałobnicy widzieli zmarłego. Nikt nie pamięta skąd wziął się taki zwyczaj, ale skutkiem jest kolejna dawka cierpienia dla bliskich. Przy otwartej trumnie nie mogło być wątpliwości, że Debbie została pobita. Miała posiniaczoną i opuchniętą twarz, ale wysoki kołnierzyk jej koronkowej bluzki ukrywał rany po duszeniu. Została pochowana w swoich ulubionych dżinsach i butach, w kowbojskim pasie o szerokiej sprzączce oraz z wysadzanym brylantami pierścionkiem spodkową, który matka zdążyła jej kupić pod choinkę. W nabożeństwie, odprawionym przez wielebnego Ricka Summersa, uczestniczyło bardzo dużo ludzi. Później, przy lekko padającym śniegu, Debbie pochowano na cmentarzu Rosedale. Dziewczyna pozostawiła rodziców, dwie siostry, dwoje dziadków oraz dwóch siostrzeńców. Należała do niewielkiego kościoła baptystów, w którym ochrzczono ją w wieku sześciu lat. Morderstwo. Wstrząsnęło miasteczkiem. Mimo, że w dziejach Ady dochodziło już do przemocy i zabójstw, ofiarami zazwyczaj byli kowboje i włóczędzy. Czyli ludzie, którzy gdyby nie dostali kulki, zapewne wkrótce sami posłaliby kogoś na cmentarz. Jednak brutalny gwałt i morderstwo młodej kobiety przeraziły mieszkańców i wywołały fale plotek, spekulacji i strachu. Nocami zamykano drzwi i okna dla nastolatków wprowadzono godzinę policyjną młode matki bacznie obserwowały dzieci bawiące się na zacienionych trawnikach przed domami w lokalnych spelunkach nie rozmawiano o niczym innym debi pracowała jako kelnerka więc wielu bywalców lokali dobrze ją znało spotykała się z kilkoma chłopcami na po jej śmierci policja wszystkich ich przesłuchała padały nowe nazwiska przyjaciół znajomych chłopaków Kilkadziesiąt przesłuchań pozwoliło ustalić kolejne nazwiska, ale wciąż nie było podejrzanych. Debbie była bardzo popularna, lubiana i towarzyska, dlatego trudno było uwierzyć, że ktoś chciałby ją skrzywdzić. Policja sporządziła listę dwudziestu trzech osób, które przebywały w Coach Light 7 grudnia i większość z nich przesłuchała. Nikt nie przypominał sobie, żeby pojawił się tam Ron Williamson, Chociaż prawie każdy go znał. Na komendę napływały kolejne wskazówki, opowieści i relacje o dziwnych osobach. Młoda kobieta, niejaka Angelia Nail, skontaktowała się z Denisem Smithem i opowiedziała o spotkaniu z Glennem Gorem. Angelia była przyjaciółką Debbie Carter. Debbie twierdziła, że Gore ukradł wycieraczki z jej samochodu. Stało się to zarzewiem konfliktu. Nail... Znała Gora od czasów szkoły średniej i się go bała. Mniej więcej tydzień przed morderstwem zawiozła Debbie do domu, w którym mieszkał Gor, żeby dziewczyna mogła wyjaśnić te kwestie. Debi zniknęła w domu i chwilę rozmawiała z Gorem. Kiedy wróciła do auta, była wściekła i przekonana, że to Glen zabrał wycieraczki. Przyjaciółki pojechały na komisariat i przedstawiły sprawę jednemu z funkcjonariuszy, ale nie złożyły oficjalnego zawiadomienia. Zarówno Duke Graham, jak i Jim Smith byli dobrze znani policji w Adzie. Graham razem ze swoją żoną Johnny prowadził własny nocny klub, w miarę cywilizowany lokal, w którym nie tolerowano awantur. Rzadko dochodziło w nim do głośnych kłótni, jednak miał tam miejsce jeden wyjątkowo paskudny incydent z udziałem Jim'a Smitha, lokalnego łobuza i drobnego przestępcy. Smith był pijany i sprawiał kłopoty, a kiedy odmówił opuszczenia klubu, Duke postraszył go śrutówką. Mężczyźni obrzucili się groźbami i przez kilka kolejnych dni w lokalu panowała nerwowa atmosfera. Smith był człowiekiem, który mógł w każdej chwili wrócić z własną śrutówką i zacząć strzelać. Glenn Gore był stałym klientem u Duke'a, dopóki pewnego dnia nie zaczął flirtować z Johnny. Gdy stał się zbyt agresywny, ucięła jego zaloty i do akcji wkroczył Duke. Od tamtej pory Gore nie był mile widziany w klubie. Ten, kto zabił Debbie Carter, w prymitywny sposób usiłował oskarżyć o zbrodnie Duke'a Grahama i jednocześnie przestraszyć Jima Smitha. Tylko, że Smith właśnie przebywał w więzieniu stanowym, a Duke Graham zjawił się na komendzie i przedstawił mocne alibi. Rodzinę Debbie poinformowano, że mieszkanie, które wynajmowała, musi zostać zwolnione. Matka dziewczyny wciąż nie była w stanie normalnie funkcjonować, więc ciotka zmarłej Glenna Lucas, wzięła na siebie ten przykry obowiązek. Policjant otworzył mieszkanie i Glenna powoli do niego weszła. Od czasu morderstwa niczego nie ruszano i pierwszą reakcją kobiety była nieokiełznana wściekłość. Zobaczyła wyraźne ślady bijatyki. Jej siostrzenica rozpaczliwie walczyła o życie. Jak ktokolwiek mógł z podobną agresją potraktować tak miłą i ładną dziewczynę? W mieszkaniu panował ziomb oraz nieprzyjemny zapach którego Glenna nie potrafiła rozpoznać. Słowa Jim Smith umrze następny wciąż znajdowały się na ścianie. Kobieta z niedowierzaniem wpatrywała się w nierówno nabazgrany napis. Pomyślała, że jego wykonanie wymagało sporo czasu. Zabójca długo tutaj przebywał, podczas gdy jej siostrzenica konała na skutek brutalnego maltretowania. W sypialni materac stał oparty o ścianę i nic nie było na swoim miejscu. Żadna z sukienek ani bluzek w szafie nie wisiała na wieszaku. Po co zabójca zrzucił na podłogę wszystkie ubrania? W niewielkiej kuchni panował nieporządek, ale nie było tam śladów walki. Ostatni posiłek Debbie składał się z mrożonych krokietów ziemniaczanych, resztki pozostały nietknięte na tekturowym talerzu razem z odrobiną keczupu. Przy talerzu stała solniczka, a całość znajdowała się na małym, białym stole, przy którym Debbie jadała. Na blacie widniała kolejna, prymitywnie napisana wiadomość. — Nie szukajcie nas, bo pożałujecie. Glenna wiedziała, że zabójca do pisania użył keczupu. Zaskoczyły ją błędy w pisowni. Zdołała odpędzić straszne myśli i zaczęła pakować rzeczy siostrzenicy. Potrzebowała dwóch godzin, żeby zebrać i pochować do pudełek... Ubrania, naczynia, ręczniki i tym podobne. Policja nie zabrała zakrwawionego prześcieradła. Na podłodze pozostały ślady krwi. Glenna nie miała w planie sprzątania mieszkania, chciała tylko zabrać rzeczy Debbie, jak najszybciej wyjść. Jednak wydało jej się niestosowne pozostawienie słów zabójcy napisanych lakierem do paznokci ofiary, a także plam krwi na podłodze. Zastanawiała się, czy nie wyszorować. Całego mieszkania do czysta, tak aby usunąć każdy ślad po mordercy. Jednak miała już dosyć. Nie chciała jeszcze bardziej pogrążać się w atmosferze śmierci. W ciągu kolejnych dni po morderstwie na komendę wzywano następnych podejrzanych, w sumie 21 mężczyzn, pozostawiło swoje odciski palców oraz próbki włosów lub śliny. 16 grudnia detektyw Smith i agent Rogers. Dostarczyli do laboratorium kryminalistycznego OSBI w Oklahoma City ślady znalezione na miejscu zbrodni oraz próbki pochodzące od 17 mężczyzn. Kawałek płyty gipsowo-kartonowej stanowił najbardziej obiecujący ślad. Jeśli krwawy odcisk rzeczywiście powstał podczas walki i morderstwa, a okazałoby się, że nie należy do Debbie Carter, policja zyskałaby solidny trop który w końcu doprowadziłby do zabójcy. Agent OSBI Jerry Peters zbadał fragment płyty i starannie porównał znajdujące się na niej ślady z odciskami palców, które pobrał od Debi podczas sekcji zwłok. Porządkowo odniósł wrażenie, że odciski nie należą do Debbie Carter, postanowił jednak ponownie to sprawdzić. 4 stycznia 1983 roku Dennis Smith Dostarczył kolejną porcję odcisków palców. Tego samego dnia próbki włosów Debbie Carter oraz włosów znalezionych na miejscu zbrodni zostały przekazane Susan Land, specjalistce z OSBI. Dwa tygodnie później na jej biurko trafiły kolejne próbki pochodzące z mieszkania ofiary. Zostały skatalogowane, dołączone do poprzednich i umieszczone w długiej kolejce próbek, które pewnego dnia miała zbadać. Przepracowana LAND, wciąż zajmująca się dawnymi, zaległymi sprawami. Podobnie jak większość laboratoriów kryminalistycznych, także to w Oklahoma City było niedofinansowane i zmagało się z brakami personalnymi oraz olbrzymią presją. Czekając na wyniki z OSBI, Smith i Rogers dalej szukali tropów. Morderstwo wciąż było na ustach wszystkich mieszkańców Ady którzy domagali się wyjaśnienia sprawy. Jednak po rozmowach z barmanami, ochroniarzami, byłymi chłopakami i bywalcami nocnych klubów, dochodzenie utknęło w martwym punkcie. Nie było żadnych podejrzanych ani wyraźnych tropów. 7 marca 1983 roku Gary Rogers przesłuchał Roberta Gina, Ditharage'a, jednego z miejscowych. Mężczyzna właśnie wyszedł z aresztu hrabstwa Pontotok, gdzie odsiadywał krótki wyrok za jazdę po pijanemu. Dzielił tam cele z Ronem Williamsonem, który trafił za kratki z tego samego powodu. W areszcie huczało od plotek na temat morderstwa Debbie Carter i wielu osadzonych snuło szalone teorie dotyczące tego, co się stało, jak również twierdziło, że posiada informacje z pierwszej ręki. Więźniowie wielokrotnie rozmawiali o zabójstwie, a według Ditherage'a te rozmowy denerwowały Williamsona. Często się kłócili, a nawet doszło między nimi do bójki. Williamsona wkrótce przeniesiono do innej celi. Ditherage odniósł wrażenie, że Ron jest w jakiś sposób zamieszany w morderstwo i zasugerował Garemu Rogersowi, żeby policja wzięła go pod uwagę jako podejrzanego. Wtedy nazwisko Rona Williamsona po raz pierwszy pojawiło się w śledztwie. Dwa dni później policja przesłuchała Noela Klementa, który jako jeden z pierwszych pojawił się na komendzie, żeby zostawić odciski palców i próbki włosów. Klement opowiedział, że Ron Williamson niedawno odwiedził go w jego mieszkaniu, gdzie podobno szukał kogoś innego. Wszedł bez pukania, zauważył gitarę, podniósł ją, i zaczął rozmawiać z Klementem o zabójstwie Debbie Carter. Podczas tej rozmowy stwierdził, że kiedy w dniu morderstwa zobaczył w sąsiedztwie radiowozy, uznał, że przyjechały po niego. Wcześniej wpakował się w kłopoty w tulsie i po przeprowadzce do Ady starał się ich unikać. Było oczywiste, że policja w końcu trafi do Rona Williamsona, lecz aż dziw bierze, że przesłuchano go dopiero po trzech miesiącach. Kilku funkcjonariuszy, wliczając Ricka Carsona, wychowało się razem z Ronem, a większość policjantów pamiętała go z czasów, gdy grał w baseball w szkole średniej. Do 1983 roku żaden z wychowanków lokalnych drużyn nie cieszył się większym wzięciem podczas corocznego draftu do ligi zawodowej. Gdy w 1971 roku Williamson podpisał kontrakt z Oakland Athletics, Wielu ludzi, wliczając jego samego, sądziło, że być może narodził się nowy Mickey Mantle, kolejny wielki zawodnik z Oklahomy. Jednak dni baseballu dawno minęły i obecnie policja znała Rona jako bezrobotnego gitarzystę, który mieszka z matką, za dużo pije i dziwnie się zachowuje. Dwukrotnie został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Raz trafił do aresztu za publiczne pijaństwo, a w tulsie również nie cieszył się dobrą reputacją. W latach 60. XX wieku Bing High School była oddalona o 12 km na północny wschód od granic miasteczka. Placówkę uznawano za wiejską szkołę, znacznie mniejszą. Od rozległej Ada High School. Chociaż dzieciaki z sąsiedztwa mogły uczęszczać do tej większej szkoły, jeśli nie przeszkadzała im konieczność dojazdów na własną rękę, praktycznie wszystkie wybierały skromniejszą Bing, głównie dlatego, że jej szkolny autobus docierał także do wschodniej części miasteczka. Większość dzieci z ulicy Rona chodziło do Bing. W poprzedniej placówce w siódmej klasie Roniego wybrano na sekretarza. Rok później zaś został przewodniczącym i najbardziej lubianym uczniem ósmej klasy. W 1967 roku rozpoczął naukę w dziewiątej klasie Bing High School jako jeden z sześćdziesiątki nowicjuszy. W Bing nie grano w futbol. Ta dyscyplina była nieoficjalnie zarezerwowana dla Ada High School, której silne drużyny co roku walczyły o Mistrzostwo Stanu. Bing specjalizowała się w koszykówce. Roni już od pierwszego roku rozpoczął treningi i opanował tę grę równie szybko jak baseball. Mimo, że nigdy nie był molem książkowym, lubił czytać i dostawał same piątki i czwórki. Najbardziej interesowała go matematyka. Gdy znudziły go podręczniki, zagłębiał się w słownikach i encyklopediach. Obsesyjnie interesował się różnymi tematami. W euforii zasypywał znajomych słowami, których nigdy nie słyszeli i drażnił się z nimi gdy nie znali ich znaczenia. Badał życiorysy wszystkich amerykańskich prezydentów, zapamiętywał niezliczone szczegóły biograficzne, a potem całymi miesiącami nie mówił o niczym innym. Chociaż stopniowo oddalał się od kościoła, nadal znał na pamięć dziesiątki biblijnych wersetów, które często wykorzystywał na własne potrzeby, a jeszcze częściej w celu prowokowania otoczenia. Bywało, że jego obsesje wyprowadzały z równowagi rodzinę i przyjaciół. Roni był jednak utalentowanym sportowcem, dzięki czemu cieszył się w szkole popularnością. Został wybrany na wiceprzewodniczącego dziewiątej klasy. Podobał się dziewczętom, lubiły go i chciały się z nim umawiać, a on z pewnością się ich nie wstydził. Zaczął zwracać dużą uwagę na swój wygląd i zawartość szafy. Chociaż rodziców nie było stać na jego wymarzone stroje, i tak się ich domagał. Roj w tajemnicy zaczął kupować sobie używane ubrania, żeby mieć więcej pieniędzy dla syna. Anet wyszła za mąż i pozostała w adzie. W 1969 roku razem z matką otworzyły Beauty Casa, salon fryzjerski na parterze hotelu Julien w centrum miasteczka. Ciężko pracowały i wkrótce rozwinęły firmę, w której było zatrudnionych także kilka prostytutek korzystających z górnych pięter hotelu. Panie do towarzystwa przez dziesięciolecia stanowiły stały element krajobrazu miasteczka i zachwiały niejednym małżeństwem. Juanita z trudem je tolerowała. Anet nigdy nie potrafiła odmawiać bratu. Co odczuła, gdy Ron zaczął od niej wyciągać pieniądze na ubrania i dziewczyny? Kiedy odkrył, że siostra ma rachunek kredytowy w lokalnym sklepie odzieżowym, zaczął z niego korzystać. Nigdy nie kupował tanich rzeczy. Czasami prosił o zgodę, ale najczęściej się tym nie kłopotał. net wpadała we wściekłość i dochodziło do kłótni, po których i tak regulowała należność. Za bardzo uwielbiała Roniego i chciała dla niego tego, co najlepsze. Podczas każdej sprzeczki udawało mu się powiedzieć, jak bardzo ją kocha. Nie było wątpliwości, że mówi prawdę. Zarówno René, jak i Anet martwiły się, że ich brat jest zbyt rozpieszczony i wywiera za dużą presję na rodziców. Czasami atakowały go z tego powodu, a niektóre kłótnie na długo zapadły im w pamięć. Jednak Ronnie zawsze wychodził z nich obronną ręką. Płakał, przepraszał i ostatecznie zmuszał wszystkich do uśmiechu. Siostry często podsuwały mu pieniądze, żeby mógł kupować rzeczy, na które nie było stać rodziców. Bywał skupiony tylko na sobie, wymagający, egocentryczny i dziecinny, jak to w przypadku najmłodszych dzieci. Ale dzięki silnej osobowości skłaniał całą rodzinę do jedzenia mu z ręki. Bardzo go kochali, a on odwzajemniał ich uczucia. Nawet podczas sprzeczek wiedzieli, że w końcu dostanie wszystko, czego pragnie. Po zakończeniu nauki w dziewiątej klasie kilku szczęściarzy ze szkoły Roniego zamierzało wziąć udział w letnim obozie baseballowym, organizowanym przez pobliski college. Roni także tego pragnął, ale Roy i Juanita nie mogli sobie pozwolić na taki wydatek. Chłopiec nie rezygnował. Była to wyjątkowa okazja, żeby podnieść umiejętności i być może wpaść w oko uczelnianym trenerom. Przez kilka tygodni nie mówił o niczym innym i obrażał się, gdy sprawa przyjmowała niekorzystny obrót. W końcu Roy uległ i wziął pożyczkę w banku. Kolejnym pomysłem Rona był zakup motocykla. Czemu Roy i Juanita stanowczo się sprzeciwiali? Gdy odmówili, twierdząc, że ich na to nie stać, a motocykl jest zbyt niebezpieczny, Roni oświadczył, że sam za niego zapłaci. Znalazł pierwszą pracę, popołudniowe rozłożenie gazet i zaczął odkładać każdego zarobionego centa. Kiedy stać go już było na zaliczkę, kupił motocykl i umówił się ze sprzedawcą na spłatę w miesięcznych ratach. Jego plan zakłóciły objazdowe rekolekcje, które zawitały do miasteczka. W Azie pojawiła się krucjata bada chambersa. Wielkie tłumy, mnóstwo muzyki, charyzmatyczne kazania, zajęcie na cały wieczór. Roni poszedł na pierwsze nabożeństwo, które tak go poruszyło, że następnego wieczoru wrócił z większością swoich oszczędności. Gdy podsunięto tacę na ofiary, opróżnił kieszenie. Jednak brat Bad potrzebował więcej. Więc nazajutrz Roni przyniósł resztę pieniędzy. Potem zebrał całą gotówkę, którą udało mu się znaleźć lub pożyczyć, i następnego dnia wrócił do namiotu, żeby wziąć udział w kolejnym hałaśliwym nabożeństwie i złożyć kolejny ciężko zarobiony datek. Przez cały tydzień Roniemu udawało się dostarczać pieniądze, a gdy rekolekcje się skończyły, był bankrutem. Potem zrezygnował z rozłożenia gazet, ponieważ praca kolidowała z grą w baseball. Roy zdołał zebrać brakującą sumę i spłacić motocykl. Skoro obie siostry wyprowadziły się z domu, Roni domagał się pełnej uwagi rodziców. W wypadku mniej czarującego dziecka mogło to by być nie do zniesienia, jednak Ron miał w sobie mnóstwo uroku. Był ciepły i towarzyski. A jako osoba szczodra chętnie korzystał z nieuzasadnionej szczodrości swojej rodziny. Kiedy zdał do dziesiątej klasy, trener drużyny futbolowej z Ada High School zgłosił się do Roja i zasugerował, żeby jego syn przeniósł się do większej szkoły. Chłopiec był urodzonym sportowcem, wszyscy w miasteczku wiedzieli, że znakomicie gra w koszykówkę i baseball. Jednak Oklahoma to kraina futbolu amerykańskiego. A trener zapewnił Roya, że jego syn zyska większą sławę, wychodząc na boisko w barwach drużyny Ada Cougars. Dzięki swojej posturze, szybkości i silnej ręce mógłby szybko zostać czołowym graczem, a nawet trafić do Ligi Zawodowej. Trener zaproponował, że codziennie będzie podwoził chłopca do szkoły. Jednak decyzja należała do Rona, który ostatecznie pozostał w Bing. Przynajmniej na kolejne dwa lata. Wioska Asher tkwi niemal niezauważona przy drodze numer 177 30 km na północ od Ady. Mieszka w niej mniej niż 500 osób. Nie ma w niej centrum. Są dwa kościoły, wieża ciśnień oraz kilka brukowanych ulic, przy których stoją stare domy. Dumą mieszkańców jest piękne boisko do baseballu. Obok malutkiej szkoły średniej przy Division Street. Jak w wypadku większości bardzo małych miejscowości nie wydaje się prawdopodobne, żeby w Asher działo się cokolwiek godnego uwagi. A jednak przez 40 lat lokalna szkolna drużyna baseballowa odnotowała najwięcej zwycięstw w skali całego kraju. Żadna szkoła średnia w historii ani publiczna, ani prywatna, nie wygrała tylu meczów co Asher Indians. Wszystko zaczęło się w 1959 roku, gdy młody trener Marl Bowen przybył do Asher i przejął zaniedbany program szkoleniowy oraz drużynę, która w 1958 roku nie wygrała ani jednego meczu. Sytuacja szybko uległa zmianie. W ciągu trzech lat Asher zdobyło swoje pierwsze mistrzostwo stanu, a potem powtarzało ten wyczyn jeszcze kilkadziesiąt razy. Z powodów, które chyba nigdy nie staną się jasne. Oklahoma dopuszcza szkolne drużyny bejsbolowe do jesiennych rozgrywek, ale tylko w wypadku szkół, które są zbyt małe, żeby mieć drużynę futbolową. Kiedy trener Bowen pracował w Asher, jego podopieczni nierzadko zdobywali Mistrzostwo Stanu jesienią, po czym wiosną dorzucali kolejny tytuł. Pod jego kierownictwem drużyna z Asher kwalifikowała się do finałów Mistrzostw Stanu 60 razy z rzędu. Zarówno jesienią, jak i wiosną. Na przestrzeni 40 lat drużyny Marla Bowena wygrały 2115 meczów, przegrywając tylko 349. Zdobyły 43 tytuły mistrzów Stanu a dziesiątki wychowanków trenera trafiły do drużyn uczelnianych i młodzieżowej ligi baseballowej. W 1975 roku Bowen został szkolnym trenerem roku. A lokalna społeczność uhonorowała go, rozbudowując boisko jego imienia. W 1995 roku Bowen ponownie otrzymał tę samą nagrodę. To nie moja zasługa, stwierdza skromnie, spoglądając wstecz. Wszystkiego dokonały dzieciaki ja nie zdobyłem ani jednego punktu. Być może, ale z pewnością przyczynił się do sukcesów drużyny. Każdego sierpnia, gdy temperatura w Oklahomie często przekracza 35 stopni Celsjusza, trener Bowen zbierał swoją grupkę zawodników i planował kolejny atak na mistrzostwo stanu. Nigdy nie miał dużego wyboru. Każdą klasę w Asher kończyło około 20 uczniów, z czego połowa to dziewczęta. Więc zdarzało się, że kadra składała się z zaledwie dwunastu graczy wśród których mógł się znaleźć jakiś obiecujący ósmoklasista. Aby upewnić się, że nikt nie zrezygnuje, trener zaczynał od rozdania strojów. Wszyscy chłopcy trafiali do drużyny. Potem zaczynały się treningi, początkowo trzy razy dziennie.